Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Rola Ojca przy wigilijnym stole to temat, który podejmujemy dziś, niemalże w przeddzień Wigilii Narodzenia Pańskiego. Naszym Państwa gościem doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor publikacji na temat małżeństwa i rodziny. Kłaniam się, panie profesorze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kłaniam się również w ten wyjątkowo piękny wieczór. Muszę powiedzieć panu profesorowi, wszystkim państwu, że program realizowany jest przez pana Pawła, który jest wiernym uczniem pana profesora. Rozmawialiśmy tutaj przed rozmowami, ma rodzinę, jaka jest rola ojca. Wiele podpowiedzi otrzymałem od niego samego, jak to jest u niego w domu. Panie profesorze, rola ojca przy rodzinnym, wigilijnym stole, ale właśnie rodzinnym, rozpocznijmy od tego, bo wydaje się, że są dwie postawy, że Wigilia jest takim dniem uroczystym, gromadzi się cała rodzina przy stole, który być może jest uroczyście przygotowywany, rozkładany, nakrywany, ale są takie rodziny, gdzie stół jest zawsze w centrum. Więc spróbujmy rozróżnić rodziny, w których stół jest w centrum życia codziennego, tego niedzielnego i też tym samym wigilijnego i Bożego, bożonarodzeniowego. Ale jest taki styl przeżywania rodziny, ojcostwa w domu, że stół jest takim wyjątkowym czasem, wyjątkowym miejscem, tą przestrzenią spotkania zarezerwowaną do Wigilii bądź do bardzo, bardzo wielkich uroczystości. Dziękuję, ojcze, za takie pytanie. W naszym przypadku akurat tak się fajnie złożyło, że nieomal tuż po zawarciu małżeństwa mieliśmy już swoje malutkie mieszkanie. I to były czasy, kiedy powszechnie w naszych polskich mieszkaniach, domach dominowały ławy. One zresztą chyba były wtedy bardzo modne. Jakaś kanapa i ława. I kiedy my to mieszkanie już urządzaliśmy, to też bardzo pragnęliśmy, aby był stół. Aby był stół. I pamiętam, że tak z radością, no udało mi się, ponieważ jakoś taką sympatię zawsze czułem do mebli starych, takich przedwojennych, z litego drewna. Taki stół udało mi się od kolegi dostać. I tak to zawsze mocno odczuwałem, mimo że bardzo wcześnie weszliśmy do wspólnoty wokół kościoła, to jeszcze wówczas na początku małżeństwa nie byliśmy w tej wspólnocie. Choć oboje z Jolą, z moją żoną, wywodzimy się z katolickich domów, więc te takie naturalne katolickie tradycje główne, podstawowe w sobie mieliśmy i w sobie nosiliśmy. I kiedy, no dosłownie na początku małżeństwa, bo w trzecim roku naszego małżeństwa zetknęliśmy się ze wspólnotą wokół kościoła, to ja pamiętam, że wyraźnie nam wtedy zwrócono uwagę na to, że ten stół w domu, który my na szczęście już od początku małżeństwa mieliśmy, jest przedłużeniem stołu eucharystycznego. Tam się spotykamy z Jezusem, a tutaj się spotykamy ze sobą z jednej strony na tej właśnie uczcie agape, która jest kontynuacją uczty z Jezusem, ale też właśnie po to, żeby pogłębiać, tak jak w czasie Eucharystii, naszą więź i jedność z Jezusem, tak przy stole w domu naszą więź właśnie ze względu na Jezusa z sobą nawzajem, z domownikami. I tak się bardzo ucieszyłem, że mimo że my jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, kiedy ten stół instalowaliśmy, że tak powiem, do naszego mieszkania, że to się takie stanie ważne i w momencie, kiedy już wspólnota domowa Kościoła pomogła nam to głębiej uświadomić, my już ten stół mieliśmy. I rzeczywiście bardzo lubiliśmy spędzać przy stole dużo czasu, posiłki, rozmowy i właśnie to bycie w domowym kościele też zwróciło nam uwagę, że zasiadanie do stołu, do posiłków ma być poprzedzone modlitwą i na zakończenie posiłku również modlitwa. I to już było nieomal od początku naszego małżeństwa, ale to podkreślam, że oczywiście Boża łaska, jakaś taka nasza intuicja, że my nie mieliśmy ławy, nie chcieliśmy ławy, tylko od razu był stół i duże krzesła, które zresztą też dostałem od naszego kochanego księdza proboszcza, który miał je w garażu po to, żeby po prostu je usunąć, a to było
To były piękne, przedwojenne, z litego drewna krzesła, które idealnie pasowały do tego stołu. No, dobrze mieć kolegę, który da stół z litego drewna, jeszcze proboszcz, który z garażu wyciągnie krzesła. I to jeszcze do tego stołu. Ale stół eucharystyczny, stół domowy, rodzinny, łatwo porównać, ale kto jest przewodniczącym liturgii przy eucharystycznym stole, to doskonale wiemy. A jak tu rozkładają się role, jeżeli chodzi o celebrację wokół stołu domowego, skoro został porównany, czy wręcz stał się w pańskich ustach kontynuacją stołu eucharystycznego? W przypadku naszych rodzin, mojej i Joli, mojej małżonki, oczywiście nasze rodzinne domy charakteryzowały się takim schematem w pewnym sensie, który do tamtego pokolenia jeszcze obowiązywał, tradycyjnym podziałem ról, tym, co zajmował się ojciec, mężczyzna, nasi ojcowie dobrze to wiedzieli, i rola mamy, kobiety, żony. I w przypadku wejścia w nasze małżeństwo, ja też w taki naturalny sposób przeniosłem właśnie taki obraz, ale muszę ze spokojem powiedzieć, bez jakiejś dominacji mężczyzny, która by jakby powodowała z drugiej strony jakąś właśnie taką służalczą uległość w tym domu kobiety. Czegoś takiego absolutnie nie było. Natomiast domowy kościół pozwalał nam powoli rozpoznawać, że za przekaz wiary w rodzinie odpowiedzialny jest mężczyzna. Ja tak gdzieś przyjmowałem te treści, ale dopiero moje systematyczne pochylanie się nad Biblią, najpierw właśnie jako osoby będące w domowym kościele, potem poprzez studia teologiczne, potwierdziło mi to. I tu bym chciał, nie będziemy oczywiście tego wątku poruszać, bo wielokrotnie w naszych spotkaniach i w programach i w audycjach to rozwijaliśmy, i tu bym chciał tylko tak wyprzedzająco powiedzieć, a zapraszam do tego, żeby sobie to pogłębiać, że Biblia nam nie pozostawia wątpliwości, że za przekaz wiary odpowiedzialny jest mężczyzna, mąż, ojciec. I tak już dalej nie kontynuuję. I teraz właśnie, jesteśmy w domu, jeszcze raz powtarzam, z takim pięknym, naturalnym partnerstwem, czyli ja niby wykonywałem te czynności, które tak z tradycji przynależały mężczyznom, ale w taki naturalny sposób też odczuwałem tę moją odpowiedzialność za przekaz wiary. I teraz w momencie, kiedy się właśnie spotykaliśmy przy stole, wiedziałem, że to ja mam być tą osobą, która będzie inicjowała modlitwę i na rozpoczęcie, i na koniec. Ja mam być tą osobą, która potem będzie nad każdym innym aspektem życia religijnego w domu czuwała. To jest rzecz, której nie wynieśliśmy z naszych domów, bo w naszych domach rzeczywiście tak było, że bardziej mamy, nasze mamy czuwały nad duchowością rodziny, nad tym aspektem i modlitw, i przygotowania dzieci do pierwszej komunii, i praktykowania. Natomiast właśnie to wejście na drogę już takiego większego, intensywniejszego rozwoju naszej duchowości małżeńskiej poprzez domowy kościół. No będę to cały czas podkreślał, przepraszam, ponieważ no Bogu nie przestajemy dziękować za to, że domowy kościół się pojawił na początku naszego małżeństwa, na naszej drodze małżeńskiej. Ja zacząłem odczuwać, że to jednak ja jako mężczyzna jestem za to odpowiedzialny. Już po pierwszym roku naszego małżeństwa było pierwsze nasze dziecko. Tak w taki naturalny sposób, cudownie. Ja miałem wówczas 23 lata, kiedy zostałem ojcem, Jola 22, a więc już takie odczucie właśnie odpowiedzialności i za małżeństwo jako mężczyzna, i za rodzinę, i za ten przekaz wiary już wobec dzieci. Potem się rodziły kolejne nasze dzieci, łącznie mamy troje, i to w taki zupełnie naturalny sposób się rozwijało. Tak jak właśnie ojciec też zauważył, owszem, kapłan nie do zastąpienia w posłudze liturgicznej, w szafowaniu sakramentami, a przede wszystkim właśnie w czasie Eucharystii. No a my jako mężowie, ojcowie, mężczyźni, kapłani ogniska domowego.
wigilijny stół, ale zanim do niego dojdziemy, pozostańmy jeszcze przy tym takim rodzinnym, domowym stole, stole codzienności, stole takiego życia. Ten stół to na pewno krojenie, dzielenie chleba, spożywanie posiłków, to twarde i lekkie dyskusje, pouczenia. No ale być może było tak, że na tym stole było wałkowane ciasto na fantastyczne wypieki, wiktuały bożonarodzeniowe czy też wielkanocne. No ale czy jest to też stół, którym ojciec, głowa rodziny, uderza pięścią twardo, aż wszystko drży w posadach? Ja akurat przeniosłem taki temperament z mojego domu, bo mój tato taki był, miał nas dwóch synów i moją siostrę również. I też mieliśmy w domu duży stół. Też akurat ojciec zadbał o to, żeby to był taki duży stół z litego drewna. I często przy tych rozmowach przy stole te ojcowskie pouczenia nas, synów, zabarwione były takim dźwiękiem, powiedzmy, dobrego, starego, suchego drewna. Oczywiście, kiedy weszliśmy do naszego małżeństwa i rozpoczęliśmy nasze życie też rodzicielskie, starałem się panować nad moimi emocjami, jakoś przejętymi przez ojca, ale niezależnie od tych emocji, bo emocje są czymś zupełnie naturalnym, miałem pewność, że wielokrotnie, no właśnie, przepraszam, to żona mi zwracała uwagę, że wielokrotnie w naszych rozmowach moje wypowiedzi musiały być takie kategoryczne, właśnie z tym gestem takiego pogrożenia palcem i ewentualnie takim uderzeniem palcem o stół, z takim powiedzeniem nie, nawet jeśli tego nie rozumiesz. Non possumus, nie damy się. Dokładnie, tak trzeba postępować, ponieważ ja jako ojciec tego od ciebie oczekuję. Oczywiście, jeśli to było w wieku jeszcze młodszym, w przyszłości, kiedy dzieci dorastały, to wymagane było też uzasadnienie, ale dobrze, że ojciec właśnie w ten tor naszą rozmowę na tym etapie skierował, żebyśmy przypomnieli ojcom, że ta odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci, że to bycie reprezentantem Boga w rodzinie, proszę popatrzeć, Bóg przekazał dekalog za pośrednictwem Mojżesza i my, ojcowie, jesteśmy pierwszymi wobec naszych dzieci. Nie siostra katechetka, nie ksiądz, który przygotowuje czy pomaga w przygotowaniu do pierwszej komunii, nie pani czy pan katecheta, tylko my, ojcowie, jesteśmy pierwszymi, którzy musimy powiedzieć, na czym polega dekalog, dlaczego mamy go egzekwować i w odpowiednim momencie też interweniować. W odpowiednim momencie powiedzieć nie, nie wolno ci tak postępować. I to trzeba powiedzieć czasami rzeczywiście takim bardzo kategorycznym, ojcowskim głosem. No, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, naszym Państwa gościem w rozmowach niedokończonych o roli ojca przy wigilijnym stole. Pierwszy kwadrans dotyczył stołu, tego rodzinnego stołu w domu. No, przejdźmy do wigilijnego stołu. Jak ojciec powinien przygotować się, niezależnie czy ten stół jest obecny w tym życiu powszednim, w tym życiu niedzielnym, świątecznym, czy jest obecny tylko w uroczystość Narodzenia Pańskiego, w Wigilię, gdy zasiada rodzina do wspólnej uczty, uczty wigilijnej. A zatem, panie doktorze, jak przygotować powinien się ojciec, kim powinien być, co powinien powiedzieć, jaki rytuał wręcz powinien zastosować ojciec względem swojej rodziny przy wigilijnym stole? W przypadku mojej rodziny i tej naszej przeszłości, to pewna część naszego życia małżeńskiego i rodzicielskiego przypadała na lata 80. Jeszcze raczej takiego skromnego zaopatrzenia w sklepach, ale już za moment nastąpiły lata 90. Ja już też pracowałem w naszym psowskim liceum, ponieważ mieszkamy we Pschowie, województwo lubuskie, diecezja zielonogórsko-gorzowska. I to był już ten moment, kiedy zaczęliśmy dostrzegać,
że wokół nas, przede wszystkim właśnie w tej przestrzeni związanej z handlem, Boże Narodzenie zaczyna się w zasadzie od początku listopada, a tak już pełnym rozpędem to od połowy listopada. Ja wtedy bardzo mocno czuwałem nad tym, w naszym domu, ale też naszej kochanej młodzieży, czy mojej kochanej młodzieży to mocno starałem się przekazywać, żebyśmy do tego nie dopuścili, żeby przeżywanie Bożego Narodzenia ograniczyło się tylko do konsumpcji. Oczywiście nie mamy żadnego wpływu na reklamy, na zaopatrzenie sklepów, na dekoracje bożonarodzeniowe, które już się pojawiały w listopadzie. Na to wpływu nie mamy, nie musimy szat rozdzierać, ale mamy wpływ na to, na ile to wejdzie do naszych domów. I teraz sposób uchronienia się przed tym jest bardzo prosty. Wystarczy po prostu pilnować tradycji adwentowych, czyli przed pierwszą niedzielą adwentu już wieniec adwentowy. Owszem, on w latach 80. jeszcze w Polsce nie był rozpowszechniony. To trzeba przypomnieć. Ja akurat to pamiętam, też już jako teolog, że na początku lat 90. ta tradycja wieńca adwentowego, podobnie jak tradycja choinki, zaczęła delikatnie przechodzić do nas z Niemiec. I bardzo dobrze. Mnie się niezwykle ta tradycja podobała. Pamiętam, że nasz pierwszy wianek adwentowy zrobiłem w sposób taki, jak zauważyłem to w jednym z takich niemieckich kolorowych czasopism, czyli on był po prostu zrobiony ze słomy, tak równomiernie owiniętej, i na tej słomie cztery świeczki we właściwy sposób zamocowane i dekoracje, ale nie nawiązujące do Bożego Narodzenia, czyli to nie miał być stroik bożonarodzeniowy, tylko nawiązujące do jesieni, po prostu do jesieni. I usytuowanie już pierwszą niedzielę adwentu właśnie tego wieńca adwentowego na stole, wspominanym stole. I wtedy cały adwent, nasze wieczorne modlitwy, bo mieliśmy tradycję naszych rodzinnych modlitw taką, że klęczeliśmy wokół stołu. To też ma duży walor, bo po prostu siebie tak ładnie nawzajem widzimy. I zapalanie właśnie przez cały pierwszy tydzień jednej świecy, przez drugi dwóch świec i tak dalej. Do tego jeszcze oczywiście taka tradycja adwentowa, która też się wtedy pojawiła, można powiedzieć jako taki element komercyjny, ale dlaczego nie, my z tego skorzystaliśmy, takie kalendarze adwentowe dla dzieci z okienkami, w których były czekoladki. Ale to też wymuszało pewną samodyscyplinę, żeby odczekać wyraźnie na ten kolejny dzień i otwierać to kolejne okienko z tym takim pięknym odliczaniem. No i najważniejsza tradycja adwentowa. Roraty. Bardzo mocno moich uczniów o to prosiłem, że i mówiłem właśnie w ten sposób, że nie przeżyjemy piękna i pełni Bożego Narodzenia bez uczestnictwa w roratach. Z takim akcentem, żeby docenić naszą polską kulturę, ponieważ roraty są typowo polskim elementem liturgii. To jest owszem msza święta odprawiana o świcie według tradycji, ale o charakterze maryjnym, stąd świeca roratka symbolizująca obecność Maryi, z której wychodzi światło, czyli Jezus. I staranie się o to, żeby uczestniczyć w roratach codziennie. W naszym domu to było. I oczywiście wychodziliśmy z kościoła, można powiedzieć, i wokół nas wystawy sklepowe, w których już było Boże Narodzenie, ale to właśnie uczestniczenie w roratach, przygotowywanie tego lampionika, chodzenie z lampionikiem, najmocniej tak pilnowało i w świadomości, ale też wokół nas, w zachowaniach tego, że to jeszcze nie jest Boże Narodzenie, że to jest adwent. W naszej parafii jeszcze do ubiegłego roku msze roratnie były o 6:30. Wszystkie nasze dzieci chodziły i proszę mi wierzyć, absolutnie nie dlatego, że z naszej strony jako rodziców był jakiś przymus. Ja nigdy nie ukrywałem, że uwielbiam roraty, że nie wyobrażam sobie w ogóle adwentu bez rorat,
A jeszcze w roratach to bogactwo pieśni adwentowych. To jest coś niezwykłego. Jeszcze jak jest organista, który potrafi wydobyć z tego skarbca pieśni adwentowych te rzeczywiście tradycyjne pieśni. I jeszcze na dodatek, jeśli tekst jest wyświetlony, no to z pełną taką w tej chwili wewnętrzną ekspresją to podkreślam, no czy może być coś piękniejszego. I znowu ucieszmy się, że to jest nasze polskie bogactwo, które tak niezwykle mocno wewnętrznie nas przygotowuje właśnie do przeżywania Bożego Narodzenia. A więc nasze dzieci chodziły chętnie, każde miało do rorat przygotowany lampionik, nawet starały się przez całe roraty, chyba że choroba. I nie było żadnego problemu z tym wstawaniem. No może tylko uczciwie powiem, że my mamy do kościoła bardzo blisko, 3 minuty, więc no nie wymagało to takiego zbierania się, wsiadania do samochodu i przejazdu. Ale cieszę się, że wielu moich uczniów też potwierdzało, że chętnie licealiści, że chętnie jeżdżą na roraty, nawet przyjeżdżając do nas do kościoła parnego z wiosek okolicznych, właśnie po to, żeby o tej 6:30 przeżywać roraty. No i teraz już ten czas tuż przed Wigilią, bo na tym się przede wszystkim nasza uwaga koncentruje. I znowu taka moja prośba do uczniów była wówczas artykułowana, ale my też tego pilnowaliśmy, żeby zbyt szybko nie ubierać choinki. A więc właśnie o to chodziło, tak? Żeby nie wchodzić z Bożym Narodzeniem w Adwent, bo ubranie choinki, no to właśnie, to jest takie już odsunięcie Adwentu i świętowanie Bożego Narodzenia. Ja się starałem zawsze choinkę ubierać dzień przed Wigilią, dzień. Dzieci to wiedziały, że u nas jest choinka ubierana dzień przed Wigilią i to była jakby moja rola. Tak zresztą u mnie w domu było, to ojciec ją osadzał i przynosił do domu i montował. Ale widzimy, panie profesorze, że światełka testowane są już dziś u pana w pokoju. A to właśnie, bo to jest, tu uczciwie wyjaśnię. To jest nasz taki domek na wsi. Ilekroć mam możliwość prowadzenia online rekolekcji, konferencji, nauk i nagrywania moich audycji, które są na moim fanpage'u na YouTubie, to ja to robię tutaj, ponieważ jest bardzo dobre światło. Dokładnie w tym miejscu jest bardzo dużo światła dziennego i tego sztucznego tutaj specjalnie usytuowanego. Także to nie jest z naszego pięknego, dużego mieszkania, tam gdzie ten stół wspomniany stoi, tylko z innego miejsca. I te światełka, które widać, one są na zewnątrz tego naszego domku, bo żona poprosiła o to, żeby te światełka powiesić, no tak, żeby po prostu na ogrodzie było pięknie, ale my już jesteśmy od tygodnia w tym naszym mieszkaniu właśnie dlatego, że przede wszystkim roraty i rekolekcje parafialne, choć tutaj na wiosce, gdzie jest ten domek, czy w wiosce też codziennie roraty były. No jesteśmy już tylko we dwoje. Ale w domu właśnie pilnowaliśmy tego, żeby choinka była ubierana dzień przed Wigilią. I znowu taki szczegół, no nasze dzieci to pamiętają. Jak ten dzień przed Wigilią, 23 grudnia, choinka była ubrana, to światełek nie zapalaliśmy. Światełka zapalaliśmy dopiero na rozpoczęcie wieczerzy wigilijnej. Ona stała i czekała, tak byśmy mogli powiedzieć, ta choinka. A więc też ten element takiego bezpośredniego przygotowania w postaci choinki jeszcze z takim szczegółem, można powiedzieć. No i teraz już stół. Tu znowu powiem, no nie przestaję Bogu dziękować, że bardzo wcześnie w naszym małżeństwie z tego skromniutkiego, malutkiego mieszkania, w którym zaczynaliśmy nasze mieszkanie, przenieśliśmy się do dużo większego mieszkania. Taka typowa kamienica na tych naszych ziemiach odzyskanych, bo Wschowa leży na terenie ziem odzyskanych, które po trzecim rozbiorze dostały się pod zabór wówczas jeszcze pruski, niemiecki, a w 1945 znowu wróciły w granice Rzeczpospolitej. I to jest piękna, stara kamienica, jak my to mówimy, taka poniemiecka, bo rzeczywiście no, mieszkańcy ówcześni Wschowy, Niemcy budowali to na przełomie XIX-XX wieku. Duże mieszkanie i ten salon, bardzo ważny salon, w którym ten duży stół stoi. No i tu już dbałość o każdy szczegół, z szacunkiem, z wielkim ukłonem dla żony, dla naszych dzieci. Chcę to podkreślić, że w przygotowanie tego stołu zaangażowani wszyscy.
ale z każdym szczegółem tradycji, z każdym szczegółem wyniesionym z naszych domów, a potem zgłębianym też w literaturze, bo też chciałem być uczciwy wobec moich uczniów i też te wszystkie tradycje bożonarodzeniowe im przybliżać i przypominać co roku. I w pewnym sensie no, w naszym domu no, musiało być tak wzorcowo, skoro ja o tym mówiłem, a też każde z naszych trojga dzieci na etapie nauki w liceum, do naszego liceum chodziło i z tego dwoje uczyłem też jako katecheta, więc jeśli ja to mówiłem na lekcjach, to też ich koledzy, koleżanki mogli o to zapytać, czy u nas tak jest. A więc ten biały obrus, niby to wszystko znamy, tylko ja bym chciał, żebyśmy mocno to akcentowali, żebyśmy tego wszystkiego i to z tym akcentem, jaki wybrzmiewa z tematu naszej audycji, że to jest rola nas ojców i absolutnie sobie odpuścić nie możemy, bo jeśli to jest tak ważna część naszej polskiej kultury, jeśli się tak mocno nam przypomina, że ponad 120 lat naszego zaboru, cały XIX wiek i polskość przetrwała, mimo że nie mieliśmy, można powiedzieć, granic i nie mieliśmy wolności, nie mieliśmy suwerenności, to dzięki czemu polskość przetrwała? No właśnie dzięki tradycji kultywowanych zarówno w domach arystokracji, w domach szlachty, jak i w domach włościan, bo no też przepiękna literatura to potwierdza, od chociażby Chłopi Reymonta, które bardzo lubimy. Dla mnie przeczytanie Chłopów w klasie maturalnej nie było żadnym problemem, bo zawsze mnie fascynowała taka literatura. Nie wiem, czy jest pan świadom, panie profesorze, że przez moment telewizowi radiosłuchacze byli świadkami, jak Mieczysław Guzewicz palcami bije w stół. Tak, ale bardzo ciekawa ale rzecz. Proszę popatrzeć, w jakichś okolicznościach. Właśnie w takich, kiedy tak mocno proszę o strzeżenie kultury, to jest tak ważne, jak dla całego chrześcijaństwa dekalog, tak dla nas Polaków, nasza polska kultura, która jest w tej chwili w jakiś sposób deprecjonowana, od chociażby właśnie przez ten konsumizm. Usłyszeliśmy biały obrus, ale panie profesorze, jak to jest tak rzekomo mówią kobiety, że mężczyźni przed Wigilią to na 3 dni najchętniej uciekają z domu, i wtedy są bardzo aktywni w pracy swojej zawodowej. A tu usłyszeliśmy od pana profesora, że biały obrus to rola mężczyzny, czyli rozumiem prasowanie, nie, maglowanie. Ja nie powiedziałem tego, ja tylko powiedziałem, ojcze, jakby tego, to takie strzeżenie, rzeczywiście jak w pewnym sensie strażnik tradycji, tak bym powiedział, pilnowanie tego, ale zostawiam to, co zawsze należało w naszym domu do czynności mojej żony i szczerze powiem i uczciwie, nikt tak pięknie tych obrusów nie wyprasuje jak Jola i nikt tak pięknie nie przygotuje całej dekoracji na stole, jak robi to Jola. Mi tylko chodzi o to, żebyśmy my jako mężczyźni mieli tą świadomość, że my musimy nad tym czuwać. Natomiast ja wiem, że mężczyźni mają tą tendencję uciekania. Ja wiem też, bo też zauważałem to, że w dzień Wigilii, i myślę, że wielu naszych telewidzów może to potwierdzić, potrafi się w naszych domach zrobić nerwowo. Wkrada się jakieś takie napięcie, wkradają się sprzeczki z powodów no błahych i tak często irracjonalnie ulegamy tym niedobrym emocjom. Ja przepraszam, ja myślę, że to absolutnie nie jest jakaś demonizacja, ale ja myślę, że pieruńsko demonowi, szatanowi na tym zależy, żeby tą atmosferę domu parę dni przed Wigilią i w dzień Wigilii zepsuć. I ja w pewnym momencie sobie uświadomiłem, jak bardzo trzeba tego pilnować i to szczególnie właśnie znowu my, mężowie, mamy tego pilnować, żeby nie dopuścić do tej atmosfery napięć i nerwowości, no bo no jaki smak ma potem opłatek i te potrawy, jeśli przez ładnych parę godzin byliśmy właśnie w takim napięciu, bo coś tam się nie spodobało. Oczywiście ja wiem, tak uczciwie powiem, ja wiem, kiedy się trzeba z kuchni usunąć. Jeśli Jola mi powie, ty już sobie stąd idź, to ja po prostu wychodzę. I znowu z radością powiem, że nasza kuchnia jest obszerna, jest duża, więc no nie tak jak w blokach, moi teściowie akurat mieszkali w blokach,
Ja nie wiem, jak oni byli w stanie przygotować Wigilię takiej malutkiej, typowej PRL-owskiej kuchni, no ale byli w stanie i wiele mojego pokolenia, wiele osób z mojego pokolenia to pamięta, bo to ćwiczyło. My mieliśmy dużą kuchnię, ale ja się też nigdy nie uchylałem od pomocy przy przygotowywaniu potraw wigilijnych. Ja z domu wyniosłem wielkie bogactwo, ponieważ moja rodzina pochodzi z Grodna i moja mama od swojej mamy, pewnie jeszcze tam w jakiejś przeszłości pokoleniowej, przejęła wielkie bogactwo potraw na stole wigilijnym. I ja też starałem się to wprowadzać powolutku. Zresztą Jola się otwierała na to, bo kiedy zaczęła bywać jeszcze jako narzeczona w naszym domu, to też bardzo jej się to podobało. Właśnie to bogactwo potraw na stole wigilijnym, łącznie z tradycyjną kutią, która u Joli nie była znana, ale u mnie ona była ważnym, bo pierwszym posiłkiem po podzieleniu się opłatkiem każdy musiał sobie na stół kutii nałożyć i to był pierwszy posiłek, który spożywaliśmy, produkt, no, potrawa, o, to jest to właściwe słowo, pierwsza potrawa, którą spożywaliśmy. Ja do dzisiaj mam parę potraw wigilijnych, które ja chętnie przygotowuję i Jola chętnie mi to oddaje. Dla mnie to zawsze sprawiało wielką radość, ale oczywiście też z takim elementem jakby naszej umowy, że kiedy ja te potrawy przygotowuję w kuchni, to też ja bym chciał, żeby nikogo w kuchni nie było. Niesamowite. Rola ojca przy wigilijnym stole, doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Telefony ukazują się na Państwa ekranach. Radiosłuchaczom przypominamy, że jesteśmy w studiu telewizji Trwama, zatem numery telefonów to 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 lub 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Rozmawialiśmy, panie profesorze, o tym, że rola ojca jest przy tym stole codziennym, powszednim, też świątecznym. Nagle stanęliśmy przy wigilijnym stole. Był adwent, tradycje adwentowe, wieniec, kalendarz, roraty, śpiewy adwentowe, jeszcze nie kolędy. Kiedy choinka, kiedy światło, jakie potrawy mniej więcej. A teraz no, chciałbym już taki moment i taką chwilę, gdy zapalona choinka, zgromadzona rodzina wokół stołu, w dłoniach trzymany opłatek i chciałbym pytanie postawić w sposób następujący. Opłatek to lampka szampana i czy taka sama treść życzeń, rozmowy, dialogu, przemówienia ojca jest dopuszczona w noc sylwestrową przy lampce szampana, jak w noc wigilijną przy białym chlebie, czyli przy opłatku. Czym różniłyby się dla pana profesora te dwa spotkania, jedno przy wigilijnym stole, a drugie przy zakończeniu, rozpoczęciu nowego roku? Na pewno w czasie obu tych wieczorów jest jakiś szczególny klimat i też starajmy się utrzymywać ten klimat. Ja natomiast znowu wyniosłem z mojego domu rodzinnego ten szczegół, że pod obrusem mama sytuowała na środku pod tym białym obrusem odrobinę sianka, ale pod obrusem, ja to wyraźnie pamiętam, jak mama o to dbała. I właśnie w tym miejscu, już na obrusie, leżał opłatek. I to od małego dziecka we mnie wchodziło, że to, co leży pod tym siankiem, na tym obrusie białym, te białe prostokątne kawałeczki wypieczone gdzieś tam w klasztorze, że to ma wymiar misterium, czegoś niezwykłego. Zawsze moje skojarzenie jako dziecka było takie, że to ma symbolizować Jezusa, no bo leży na sianku. I kiedy my rozpoczęliśmy już funkcjonowanie jako rodzina w naszym domu, to również się bardzo o to staraliśmy, żeby w czasie już modlitwy przed rozpoczęciem wieczerzy, przed rozdawaniem tego opłatka i za chwilę dzieleniem się tego opłatka, ten klimat tej niezwykłości w wymiarze obecności Pana Boga
bo my wiemy, że opłatek nie jest symbolem już bezpośrednio Chrystusa, tak byśmy mogli powiedzieć, jest symbolem chleba, jest symbolem miłości przede wszystkim i gotowości dzielenia się miłością, również w znaczeniu gotowości do wybaczenia. To przede wszystkim właśnie ma taką symbolikę i znowu typowo polski w zasadzie zwyczaj, obrzęd i tradycja i to odczucie, że to nie jest absolutnie jakaś taka tradycja tylko i wyłącznie świecka, kulturowa, taka poza pozareligijna, poza sakralną. Mhm. Tak, tak. I jeszcze na samym początku, proszę popatrzeć, ja bym chciał to pokazać. Na początku naszego małżeństwa kupiłem rytuał rodzinny. On się wtedy już zaczął ukazywać. Jeszcze na początku ksiądz Józef Wysocki, a potem biskup Józef Wysocki już przy kolejnym wydaniu. Ten nasz rytuał rodzinny jest naprawdę wymęczony, zużyty, ale taki miał być, taki ma być. Ja dopiero w momencie, kiedy w naszym domu znalazł się rytuał, zobaczyłem, ile jeszcze można takich elementów, właśnie tę duchowość, powiedziałbym, nie tę świeckość, która jest obecna przy różnych innych, fajnych, rodzinnych, niewątpliwie wartościowych spotkaniach przy stole, ale właśnie tą duchowość tego spotkania i to nie tylko, to tak przy okazji chcę powiedzieć, bo wznowienia rytuału ciągle mają miejsce, w księgarniach katolickich możemy je kupić, ale również właśnie przed śniadaniem wielkanocnym, również przed wyjściem do kościoła na pierwszą komunię dziecka. Jeszcze przy najstarszej naszej córce tego nie było, bo nie mieliśmy rytuału, ale potem już przy kolejnej dwójce no, z radością odnalazłem właśnie to miejsce, gdzie jest cała liturgia opisana, w jaki sposób właśnie taką piękną modlitwę przed wyjściem do kościoła, no i również przed zawarciem związku małżeńskiego naszego syna i to błogosławieństwo narzeczonych za chwilę już nowożeńców, też ten rytuał rodzinny. Ale on takie poczesne miejsce zajmował przede wszystkim właśnie w czasie uroczystości wigilijnej, tak bym powiedział. I bardzo szybko obok to są dwa, w cudzysłowie, podręczniki, które były obecne na naszym spotkaniu. Oczywiście czytanie Ewangelii było z Biblii, ona też przygotowana leży, ale co tutaj trzymam? Kochani, to jest śpiewnik księdza Siedleckiego. Ja też gdzieś tam już na samym początku naszego małżeństwa dzięki domowemu kościołowi wiedziałem, że to jest taki kanon tych śpiewów liturgicznych. I kolędy, po prostu kolędy, to przygotowane, tak jak piękne talerze i cała zastawa na stole, tak właśnie te trzy księgi, bo Biblia, rytuał i śpiewnik księdza Siedleckiego zawsze na szafce, wiele godzin można nawet powiedzieć przed wieczerzą wigilijną, to już leżało i to już było przygotowane. I bardzo się z tego cieszę, że ja miałem wtedy okazję tak szczególnie odczuć, że jestem tym kapłanem ogniska domowego. Tak, ponieważ to ja tego pilnowałem, aby już w odpowiednim miejscu w rytuale była zakładka i żeby poprosić o wyciszenie się. No i wszyscy rzeczywiście już ładnie wokół stołu elegancko ubrani, bo to jest też bardzo ważne, żeby na wieczerze wigilijną się pięknie, elegancko ubrać. I wtedy rozpoczynałem, przepraszam, taką celebrację właśnie tego wieczoru, czy tego obrzędu modlitw, tak bym powiedział, z taką wielką wewnętrzną radością, zostawiając, tak bym powiedział, odczytanie Ewangelii któremuś z dzieci. Tu jest dużo modlitw, które musi ojciec prowadzić, więc już samo przeczytanie Ewangelii przekazywaliśmy dzieciom. Nigdy z tym nie było i nie ma problemu. Nie ma. Do dnia dzisiejszego dzieci chętnie angażują się właśnie w ten przebieg modlitwy. Ona może zaskakiwać, że jest trochę długa, tak? Czasami się może jakieś zniecierpliwienie pojawiać, a szczególnie u maluszków, ale trzeba tak spokojnie i wyraźnie dzieciom tłumaczyć. Ja staram się to robić, że to, że jest na stole takie bogactwo potraw, jest bardzo ważne. Że to, że tyle czasu, energii wkładaliśmy w przygotowanie tych potraw, to wszystko jest bardzo ważne. Ale właśnie w ten wieczór wigilijny najważniejsza jest modlitwa. Najważniejsza jest modlitwa. Ja przepraszam, ja ze smutkiem tak sobie jakby teraz próbuję wyobrazić, jak może przebiegać takie spotkanie
takie niby związane z tradycją, jak to czasami nawet w polskich komediach było przedstawiane, gdzie stół nawet jest pięknie zastawiony i po prostu ludzie niewierzący, ateiści siadają i się objadają tym, co jest na stole, bez tego aspektu modlitewnego. Ale mówię tak ze smutkiem, bo tu trzeba powiedzieć... No, wtedy są to święta, to są święta, nie Boże Narodzenie. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże. Witam wszystkich, mówi Leszek z Wrocławia. Prosimy, panie Leszku. Tak, dziękuję bardzo za ten ciekawy i ważny temat, no, zwłaszcza rola ojca. No dobrze, że jeszcze jesteśmy w takim kraju, gdzie możemy mówić, że jest ważna rola ojca, prawda? Bo gdzieś tam w zachodniej Europie pewnie już zaraz szalejące feministki ukróciłyby coś takiego. Ale ja chcę zwrócić uwagę na ważną rzecz, że jeszcze nie tak dawno, kiedy ktoś mówił, że istnieje wojna cywilizacji, że to wkracza też do nas, to wydawało, no bo w zasadzie mało kto w to wierzył. Ale teraz to są już fakty, to jest nasza rzeczywistość i to jednak to nie są fantazje, że ktoś chce nas wykorzenić, odciąć od naszej dawnej kultury, zwłaszcza od religii, od naszej wiary. No i ktoś taki jak ojciec, to jego rola dzisiaj, to w zasadzie można porównać tak jak i powiedzmy sobie w tych takich złych, dawnych czasach, gdzie ten ojciec to właściwie no, musiał bronić nie tylko kraju, ale i też własnego domu, własnej rodziny. I myślę, że tak jest również dzisiaj i że musimy skończyć opowiadać, tak czasami się zdarzają takie tematy audycji, że patriotyzm dzisiaj, prawda, że co to jest patriotyzm dzisiaj, bo my dzisiaj nie musimy walczyć. Otóż właśnie dokładnie jest odwrotnie. My musimy walczyć, a zwłaszcza ci ojcowie. Oni muszą bronić tej rodziny i tych korzeni, tej naszej polskiej kultury, a zwłaszcza polskiego ducha, bo cóż nam z tego, że jeśli nawet zachowamy wszystkie, dokładnie w 100% wszystkie obyczaje, zwyczaje i obrzędy, jeżeli nie będziemy mieli polskiego ducha, to tak będzie jak te gazety polskojęzyczne, że no owszem, niby to język polski czasem lepszy, czasem gorszy, no ale to nie są polskie gazety, więc tak samo te nasze obyczaje, żeby były tylko... Dziękujemy, owszem, panie Leszku. Dziękujemy, panie Leszku, i prosimy doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. No ja bym tylko chciał podziękować, bo proszę popatrzeć, że to, o czym my mówimy, jest tylko jakimś elementem tej roli, czy tej ogromnej ilości zadań, które spoczywają na nas jako na ojcach, a którą nam przypisał Pan Bóg. Jeszcze raz to podkreślam, bardzo, bardzo mocno to potwierdza Biblia. Ja w miarę wczytywania się w Biblię mogłem się tylko fascynować, po prostu fascynować. I jedna z moich książek, nie wiem, ponad 10 lat temu nosiła właśnie taki tytuł Jak być dobrym ojcem? Biblijne podpowiedzi, bo ja w Biblii odnajdywałem i do dzisiaj odnajduję wzorce właśnie ojcostwa i tym się fascynuję. I obecne czasy szczególnie rzeczywiście wymuszają na nas ojcach takie przebudzenie. I odczucie, że nie tylko zarabianie, co jest bardzo ważne, nie lekceważę. Podstawy bytu materialnego są bardzo ważne, ale to powoduje, że nam umyka to, co najważniejsze. I tak właśnie delikatnie pan Leszek naszą uwagę w tym kierunku skierował. Jako tych, którzy strzegą wartości, to też w takim bardzo szerokim rozumieniu, a w naszym przypadku do tych wartości, które po prostu my z naszej wiary katolickiej wynosimy. Ja to mówię ze szczerą radością, ja to mówię z takim wielkim wewnętrznym, radosnym entuzjazmem, bo ja się niezwykle z tego cieszę, że sam sobie, czy Biblia mi pozwoliła mnie samemu to odkryć, ale w ostatnich też miesiącach to jest wielka moja radość, ponieważ przygotowywałem tą książkę, ona jest dosłownie no, tydzień temu, wydawnictwo Homo Dei, sam szacunkiem dla naszych ojców redemptorystów, bo to jest właśnie wydawnictwo Ojców Redemptorystów z Krakowa, Maryja i Józef, niezwykłe małżeństwo. Żeby patrzeć na ten akcent, niezwykłe małżeństwo. I kiedy się przygotowywałem do redagowania, do pisania tej książki, starałem się zgłębiać dużą ilość źródeł i to zgłębianie,
źródeł, w których też tak mocno było podkreślone to, jak Józef rozumiał tą rolę. To nie jest tak, że my mało wiemy o Józefie, ponieważ on nic nie mówił, ponieważ tylko Ewangelia Dzieciństwa nam o nim mówi, ale to, co jest zapisane w Ewangelii Dzieciństwa, w tych głębszych pokładach, zawiera w sobie tak ogromną ilość przesłania dla nas. Ja nie wiem dlaczego, ale popatrzcie, odczytajmy to w kategoriach znaków czasu. Pan Leszek powiedział o tej wojnie cywilizacyjnej i nie bądźmy naiwni, ona jest. I to musimy jako ojcowie, jako mężczyźni rozpoznawać. My dodatek jeszcze zostaliśmy obciążeni jako cała populacja pandemią i broń Boże jej nie lekceważmy. I nagle 8 grudnia papież Franciszek proponuje, oczywiście to ma uzasadnienie, tylko chodzi mi o tą zbieżność tych różnych wydarzeń i faktów. Papież Franciszek nam proponuje, abyśmy się wpatrywali przez rok w postać właśnie świętego Józefa. No to jest ten czas, na te czasy, tak? I tej wojny cywilizacyjnej, i tego zamieszania wywołanego, bo niektórzy nawet mówią, że to już jest w tej chwili coś, co zmieni całkowicie oblicze cywilizacji. Właśnie owa rozprzestrzeniająca się pandemia. I nagle nam jest pokazywany on, święty Józef. Święty Józef jako mężczyzna, jako mąż i jako ojciec. I znowu się jakby ucieszmy tym i to, o czym Pan mówi, że mamy strzec no dosłownie wszystkiego, ale przede wszystkim bezpieczeństwa, to w przypadku świętego Józefa była jakby nadrzędna jego rola właśnie wypływająca z tych wszystkich fragmentów, które nazywamy Ewangelią Dzieciństwa. No za chwilę będziemy czytali przepiękny fragment Ewangelii z Łukasza, w owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta. No i teraz muszą się zebrać z Nazaretu do Betlejem 150 kilometrów, nie jakimś dobrym traktem, tylko ścieżką górską, w zasadzie cały czas pod górkę, cały czas lekko pod górkę. Na pewno około tygodnia, jak nie więcej, ta podróż trwała, ponieważ Maryja była już tuż przed rozwiązaniem. I przez całą tą drogę, i przez pobyt w zatłoczonym Betlejem, i poprzez zmaganie się z tymi zamkniętymi przed ich nosami drzwiami, pamiętając, że Józef miał tam krewnych, Józef miał tam rodzinę i wśród rodziny nie znalazł godziwego miejsca na pobyt, ale przede wszystkim właśnie na to, żeby Maryja mogła tak choćby odrobinkę w komforcie przeprowadzić narodziny, aby mogły się te narodziny dokonać. A więc ostatecznie lądują gdzieś tam poza miasteczkiem w jakiejś bardzo ubogiej stajence. I nad tym wszystkim, z każdym szczegółem, nad bezpieczeństwem tych dwojga, bo już Jezus był pod sercem Maryi w tak konkretny sposób, Józef czuwał. I z tego też wypływa dla nas tak niezwykle ważne przesłanie, jako dla mężów, jako dla ojców, jaka jest nasza rola. Ja mam dorosłe dzieci, mogę tak powiedzieć, że o wierność wartościom jestem spokojny, jeśli chodzi o moje dzieci, ale ja mam dwie wnuczki. Jedna ma 5 lat, druga ma 2 latka. Ja się wpatruję w ich twarzyczki. Dzisiaj parę godzin mieliśmy okazję z żoną z nimi spędzić. I to, o czym pan Leszek powiedział, niezwykle mocno we mnie wybrzmiewa, że ja jako ojciec również w tym momencie w taki naturalny sposób, przedłużeniem tego jest to, że jestem dziadkiem, jestem odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo właśnie w tym bardzo szerokim znaczeniu, co pewnie nawet jest trudniejsze od tego chronienia bezpieczeństwa naszej rodziny, naszych najbliższych, jakie wymuszane było w tych zawirowaniach historycznych i w XIX wieku, i w kolejnych etapach i pokoleniach mężów i ojców. Na pewno dziś, jeżeli rozmawiamy o roli ojca przy wigilijnym stole i wkraczamy na teren wojny cywilizacyjnej, która toczy się, słyszymy o pandemii, o trudnym czasie narodzenia Pańskiego, czasie Wigilii, dany nam jest święty Józef. Możemy spojrzeć też na Józefa Egipskiego, też na Mojżesza, którzy wierni Panu Bogu przeprowadzili powierzony sobie naród, czy powierzoną sobie rodzinę, tak jak tutaj Józef Święty, opiekun Kościoła, ale też opiekun Maryi i ojciec Pana Jezusa, przeprowadzili przez trudy tego życia i doszli do celu, ale zrobili to z Panem Bogiem, a nie wbrew Panu Bogu, bądź nie stawiając Pana Boga
obok, więc dla nas na ten czas pandemii to wołanie i ten przykład świętego Józefa wydaje się być bardzo kluczowym, że tak jak on przeprowadził Maryję i Jezusa, tak również przeprowadzi teraz Kościół i nas, bo będziemy na jego wzór wierni Panu Bogu. I pandemia, chociaż nam w jakimś wymiarze jest straszna, to z Bogiem jesteśmy w stanie przejść przez nią zwycięsko dla samego Pana Boga. Panie profesorze, kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Szczęść Boże. Kłaniam się, Andrzej z Urblewa koło Sieradza. Dziękuję serdecznie za wspaniały program, którego słucham z wielkim zaciekawieniem. I ty właśnie tak jak ojciec wspomniał, a w ogóle pozdrawiam serdecznie ojca i pana profesora. Tak jak ojciec wspomniał, rola rodziny, rola ojca na przykładzie świętego Józefa, który jest tutaj takim niedoścignionym wzorem ojcostwa, prowadzenia rodziny i tak dalej. W kontekście właśnie tych trudnych czasów, właśnie tej pandemii, koronawirusa, no i w ogóle tej schizmy, tak to bym określił, tej takiej, przepraszam za określenie, takiej szatańskiej wściekłości, którą musimy sobie poradzić. Ja chciałbym tylko zapytać po prostu i ojca, i może pana. Bo tak, nie wiem, czy to należy do tradycji, którą u siebie w domu postanowiłem kultywować. Spotyka to się z różnymi opiniami, a więc tak. No, jak wiemy, prawda, przy stole wigilijnym modlitwa, prawda, i później opłatek. I dalszą, po opłatku, następną rzeczą jest po prostu symboliczna lampka wina. Dlatego tak u mnie to jest w rodzinie. Po prostu nie wiem, czy to jest słuszne, czy nie, bo to spotyka się, tak jak wcześniej wspomniałem, z różną opinią. A dlatego tak uważam, ponieważ to takie jakby nawiązanie, powiedzmy, do pełnej takiego tego stołu, powiedzmy, wigilijnego, takiego stołu tego eucharystycznego i tak dalej. Prosiłbym ewentualnie o odniesienie się do tego. A korzystając, jeżeli mogę, drogi ojcze, serdecznie pozdrowić wszystkich katolików i wierzących, i nie tylko, wszystkich, abyśmy mogli wytrwać w obronie tej naszej właśnie cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji katolickiej. Myślę, że ogromną rolą tutaj jest właśnie rola ojca, rola głowy rodziny, no, rola kobiety, matki, prawda, i tak dalej. Myślę, że my jako Polacy tutaj mamy olbrzymie zadanie i opatrzność postawiła nas przed olbrzymim wyzwaniem, a więc kultywowania tego, co jest najpiękniejsze w kulturze chrześcijańskiej. I powiedziałbym tak, nigdy nie wolno nam oddać. Dziękuję, panie Andrzeju, za te życzenia i za tę mobilizację. No, bardzo, bardzo trudne pytanie, ponieważ wiadomo, że tradycja rodzinna kultywowana, nie każda ma wszystkie, powiedziałbym, bardzo pozytywne i dobre elementy. W naszej tradycji polskiej, katolickiej, Wigilia wiązała się jeszcze z jednym wyrzeczeniem, bardzo poważnym wyrzeczeniem, a mianowicie postem. On nie jest nigdzie zapisany, że tak powiem, w jakichś nakazach, przykazań kościelnych, ale to wytrzymanie, nawet sobie tak myślałem, jak te dzieci w pańskim domu, gdy ten rytuał był, a tu takie no głodne, pachnie to wszystko. I najpierw strawa ta duchowa, ta intelektualna, ta modlitewna i dopiero to łamanie się opłatkiem. Ale o ile sam dobrze pamiętam, to duchowe dawało większą siłę niż potem to pożywienie cielesne. Więc ja z tej tradycji lampki wina przy wigilijnym stole zdecydowanie bym zrezygnował. Jednak jako forma wyrzeczenia, a wiemy, że interpretację możemy zawsze znaleźć, ona będzie pięknie brzmieć, ale to jest moje zdanie. Jako formę wielkiego wyrzeczenia w przeżywaniu Wigilii, bo nie przeżywamy Wigilię, my przeżywamy narodzenie Pańskie. Tak, kiedy pan Andrzej to pytanie formułował, wyrażał, to ja też próbowałem gdzieś sobie to poukładać w takim wymiarze też wyobraźni. Stół wigilijny, wszystkie dania, no i butelka z winem.
Powiedziałbym z jednej strony tak, no szanujemy, jeśli gdzieś ta tradycja się w pańskiej linii pokoleniowej pojawiła, może ma to jakieś konkretne uzasadnienie, może ma. Ale ja też jakoś nie jestem w stanie oczyma wyobraźni tego połączyć. My mamy jeszcze ten przywilej jako katolicy w Polsce, że od bardzo dawna, nawet za czasów komuny, mieliśmy dwa dni świąt. Przecież Boże Narodzenie jest tylko 25 grudnia, a jeszcze mieliśmy jako Polacy dzień wolny od pracy. Nikt nam nigdy go nie odebrał. 26. I przecież potwierdzimy to. Maksymalnie wykorzystywaliśmy te dwa dni, już mówię o dwóch dniach świątecznych, przede wszystkim na spotkania rodzinne. I my też tego bardzo pilnowaliśmy, żeby przy stole w czasie świąt było jak najwięcej osób. I my też chodziliśmy do różnych osób z naszej rodziny. I tu bym powiedział, no i bogactwo potraw, już tych niepostnych, i jakiś trunek, który by, powiedziałbym, ułatwiał trawienie. Ale w dużej mierze, panie doktorze, panie profesorze, wchodzę w zdanie, ale w dużej mierze niepostnych, ale jednak niemięsnych. Ale mówię o pierwszym i drugim dniu świąt. Tak, tak. O pierwszym i drugim dniu świąt. Że mamy tak dużo możliwości w te dwa pełne dni świąteczne jeść bardzo dużo dobrych potraw, również mięsnych, i wtedy ewentualnie delektować się jakimś dobrym trunkiem, ale nie w dzień Wigilii. Ja też miałem to zakorzenione od małego szkraba, że my od rana w zasadzie mama nas z kuchni wyganiała. I tylko kawałek jakiegoś suchego chleba, żeby dotrwać do tej Wigilii. I tak wtedy smakowały te potrawy wigilijne, nie dlatego, że w zasadzie większość z nich jadło się raz w roku, ale też dlatego smakowały, że w mieszkaniu pachniało, a wszyscy byli do granic wytrzymałości wygłodzeni. Ale taki akcent na to był położony, że właśnie o ten element wyrzeczenia, wygłodzenia i postu chodziło. I teraz właśnie tak ojciec też wspomniał, wszystko co stoi na stole wigilijnym ma charakter postny, więc niech to odmówienie sobie alkoholu będzie jakby kontynuacją właśnie tego postu, a potem już 25 i 26 grudnia można nadrobić, z umiarem oczywiście. Jak to jeszcze mówiła nasza tradycja, po pasterce, to podobne pytanie pana Andrzeja o lampkę wina przy wigilijnym stole, zwłaszcza gdy Adwent był też tym czasem powstrzymania się, wstrzemięźliwości od spożywania alkoholu, był takim czasem doczekania aż do tego czasu, że zabrzmiało w liturgii nie tylko domu, ale w liturgii Kościoła to radosne Bóg się rodzi. Pytanie jest podobne do tego, kiedy można zjeść kiełbasę z koszyczka w Wielką Sobotę po poświęceniu pokarmów. Czy od razu, czy dopiero przy śniadaniu wielkanocnym. Kolejny telefon, prosimy, halo. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Sławek z Małopolski. Po prostu no, bardzo ciekawa audycja. Po prostu super. Tak sobie pomyślałem, że to młodsze pokolenie, na skutek ja pamiętam, jak pewnego razu, gdy już zaczęła się druga komuna w 1989 roku, zaczęto puszczać taki film Kiedy sam w domu. Tam niektórzy nawet chyba nie wiedzą, że są święta do tego narodzenia, jak nie obejrzą sobie Kiedyna samego w domu. To co o tym mówię. Mówię, że tutaj jest olbrzymia rola, aby informować społeczeństwo o tych tradycjach przez telewizję publiczną. Telewizja publiczna tego nie robi. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność, oj, to ja osobiście nie jestem, ale mogę powiedzieć po prostu tak, że widzę pewne sprawy. Przez te 30 lat nie obroniliśmy jako społeczeństwo, jako mężczyźni własności. I taka jedna tylko moja uwaga, bo tak się akurat złożyło, że ja nie oglądam telewizji, ale przechodziłem i w pokoju za to oglądam. I taki obrazek. Igła i pan w maseczce. Tak sobie pomyślałem. Pana wnukach, panie profesorze, żeby te wnuki po prostu dożyły tych następnych świąt, dlatego że proszę mi pozwolić skończyć.
Wiem, to są fakty. Szczepionki, które pojawiły się w krajach afrykańskich, doprowadziły do niepłodności, do niepłodności kobiet. Tak, panie Sławomirze, no ja wiem, że pan chce dokończenia, natomiast bardzo ładnie pan uwinął tradycję, nieoglądanie telewizji, a jednak w ten temat naszego przygotowania do Wigilii, temat szczepionek, ta dyskusja bardzo mocno trwa. Do jednej kwestii bym się tutaj, że tak powiem, odwołał. Rzeczywiście my rozmawiamy dzisiaj o wigilijnym stole. Bardzo często w tematach Radia Maria Telewizji Trwam przygotowujemy się, rozmawiamy o tych tradycjach. No a jednak teraz słyszymy, że już od paru dni telewizja publiczna przygotowuje nas do Sylwestra, który ma być Sylwestrem wielkich marzeń. Panie profesorze, moje pytanie jeszcze jest, to jest pytanie od Pawła, ucznia pana profesorza. Dzięki. Kiedy prezenty? Dzięki. Dziękuję panu Sławkowi też za pewną wrażliwość, można powiedzieć, bo pan Sławek też tak delikatnie poruszył nutkę, która we mnie mocno brzmi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo moich wnuczek, łącząc to też z wcześniejszymi wypowiedziami, szczególnie pana Leszka. No to jest jakieś zadanie nas, mężczyzn, w tym czuwaniu nad bezpieczeństwem, żebyśmy też racjonalnie rozpoznawali zagrożenia. Zgadzam się też z tym, co ojciec zauważył, że chyba telewizja publiczna nie do końca wypełnia to swoje zadanie właśnie tej misji społecznej. Natomiast Bogu dziękuję, naprawdę Bogu dziękuję, że telewizja Trwam staje na wysokości zadania, nawet jeśli chodzi o dobre filmy, o ambitne filmy. Przecież już od wielu lat właśnie w tym klimacie Bożego Narodzenia i w same dni świąteczne i w kolejne dni można znaleźć jakiś no, bardzo wartościowy film fabularny, który można sobie właśnie w takim rodzinnym klimacie tak rodzinnie pooglądać. I tak jak ja się przyglądam programom telewizyjnym, bo w naszym domu jest telewizor, jest telewizja, przy czym nie mamy satelitarnej, tylko tą naziemną analogową, więc ileś tam tych kanałów. No to już nie analogowa, więc... panie profesorze, to już po prostu naziemna. Naziemna, okej. Okay. Tak, naziemna. Naziemna, tak, przepraszam. Tak. Więc jakiś tam wgląd w program telewizyjny jest i wybieranie na ewentualny wieczór Boże Narodzenie albo drugi dzień świąt wieczorem, tak dla takiego fajnego odprężenia, jakiegoś wartościowego filmu i telewizja Trwam wychodzi temu naprzeciw i z ogromnym szacunkiem. Natomiast no, telewizja publiczna już od wielu lat... Zostawiamy, bo w naszym domu stoi telewizor, ale to ja decyduję o tym, który kanał uruchamiam. Możemy tylko nad tym ubolewać. Natomiast jeśli chodzi o brak tych propozycji wartościowych w telewizji publicznej, zostawiam. Nie chcę tego komentować, choć mam swoje zdanie. Kiedy prezenty? Przepraszam, teraz prezenty. No i... To jest różnorodność i myślę, że tutaj nie trzeba ustalać jakiegoś kanonu i wskazywać, że coś ma być bezwzględnie strzeżone i pilnowane, o ile pewne elementy wcześniej przez nas przywoływane są ważne i można powiedzieć nietykalne. Jeszcze bym do tego dodał taką wielką prośbę, żebyśmy nie włączali w wieczór wigilijny telewizji. Nawet jeśli ktoś mówi, że jest fajny koncert, kolęd skądś tam transmitowany. Potem można znaleźć przez kilka tych dni świątecznych, w tym roku aż trzy, bo jeszcze niedziela dochodzi, sporo transmisji koncertów, ale w wieczór wigilijny przy stole, właśnie ten śpiewnik księdza Siedleckiego przeze mnie pokazywany, śpiew kolęd, błagam i proszę, nasze dzieci już wiedziały, że w naszym domu śpiew kolęd był po prostu alfabetycznie. Od A do Z. Ile tych kolęd w Siedleckim? A kolęda na Z, panie profesorze? No właśnie, chyba nie ma. To pan Paweł, jako ojciec rodziny, prezenty tak przeniósł na niedzielny poranek, by nie zakłócać tego czasu śpiewania kolęd przy... Właśnie no przy choince, bo ta radość śpiewania też ma swoje potężne wartości. W naszym domu to tak było w ten sposób, że dlaczego u nas również prezenty były od początku małżeństwa w Boże Narodzenie rano?
ponieważ w moim domu tak było, u moich rodziców tak było, więc ja z Jolą w naturalny sposób też staraliśmy się, żeby to tak było. Natomiast dopiero potem tak mocno do mnie dotarła jeszcze ta druga motywacja, że wieczór wigilijny sam w sobie ma takie bogactwo pięknych, wartościowych składników, tak bym powiedział, łącznie ze śpiewem kolęd, że porozkładajmy to sobie równomiernie, że tę radość z prezentów przenieśmy na następny dzień. A tu się cieszmy tym, co i tak jest samo w sobie niezwykle bogate. I u nas w domu tak jest, że prezenty stoją pod choinką i rano najmłodsze dzieci, teraz już wnuczki, jeszcze w piżamkach i człapią do pokoju, aby te prezenty wygrzebywać. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, rola ojca przy wigilijnym stole. Dziękuję, panie profesorze. To już koniec? Tak. Jak ale zawsze przemiły czas, Dziękuję. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bóg zapłaci.